Siemanko, nazywam się Marcin Radecki, Wy jesteście na moim kanale, a ja Wam dzisiaj pokażę różnicę pomiędzy kolektorem sącym z serii silników M50 i M54. Może słowem wstępu. Pewnie większość Was wie, że fajnym upgrade'em do silników serii M52 jest właśnie kolektor z M50, ponieważ ma szersze runnery. Sprawa się trochę komplikuje przy serii M54, bo on nie do końca jest bolt-on. A ja najpierw Wam pokażę różnicę w tymi kolektorami, a później wytłumaczę, jak ewentualnie ten kolektor zaadaptować do siebie. I teraz tak, mamy tutaj dwa kolektory, po mojej lewej M54 i po lewej M50 B25. Ja będę mówił w skrócie M50 i M54, ale generalnie porównujemy M54 B30 i M50 B25. I teraz tak, tak jak widzicie już od razu, to runnery z M50 są dużo większe. Co mówi sufmiarka? Szerokość tego runnera to jest około 55 mm, w M54 to jest około 45, czyli mamy tutaj centymetr różnicy. Wysokość tu jest jakieś 23, tu jest 24. Teraz może przejdźmy do silnika, zobaczymy, jak wyglądają runnery w aucie. Szerokość 45. Czekajcie, chyba może trochę więcej. Tak, dokładnie 46, czyli mamy 2 mm w gratisie. I tutaj będzie około milimetra. No już teraz mam odmę podłączoną, to tak ciężko będzie, ale około milimetra też runner jest większy w głowicy niż ten. Więc tak, teoretycznie założenie tego kolektora już powinno nam dać dużo więcej powietrza, bo ten kolektor jest wężką. I teraz tak, co mówi teoria? A ja pozwoliłem sobie skorzystać z kalkulatora, pełno jest tego w internecie, ja akurat użyłem tego z takiej strony. I teraz tak, wpisujemy dane. To są akurat dane z silnika M54B30, czyli tak, średnica, skok, z tego wychodzi nam pojemność. Ja uznałem, że chcę liczyć maksymalny moment obrotowy dla dosyć wysokich obrotów 5600. Z tego wyszła mi średnica runnera. Dalej wpisuję długość wałka ssącego seryjnego z M54 i tu wychodzą mi dwie długości runnera. I teraz tak, czym to się różni? Tu chodzi o to, że w kolektorze ssącym zachodzą zjawiska falowe, więc powietrze można powiedzieć, że się odbija od zaworów ssących, wraca na początek runnera i później z powrotem trafia w zawory ssące. I można zrobić tak, że on się odbije dwa razy i wtedy jest ta długość, a jeżeli ma się odbić cztery razy, no to wychodzi wtedy ta. Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, ważne, żeby wychodziły takie ilości. I teraz tak, może pokażę Wam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o M50. Idealne pole, tak jak wyliczyłem z tej średnicy, to jest 12,56, a M50 ma pole w okolicach 12, więc jest bardzo blisko. Długość runnera tutaj jest 32. Ciężko mi będzie to sprawdzić jedną ręką. Musicie mi uwierzyć na słowo, że to też jest w okolicach 31 cm. Więc jest naprawdę bardzo blisko idealnego kolektora. Sprawa się trochę komplikuje, bo wszystko jest super, fajnie, będziemy mieli idealny kolektor. Co prawda pewnie większe przyrosty by były, jakbyśmy zrobili porting głowicy, ale nawet bez portingu on powinien działać dużo lepiej. Co zrobić, żeby go wsadzić do tego auta? Niestety mamy sporo tematów, które trzeba ogarnąć. Główny i chyba najtrudniejszy to jest odma. W kolektorze z M54 odma jest wbudowana w kolektor. Więc no, tego w M50 nie ma, więc to co musiałem zrobić, to wkleiłem na żywicę epoksydową króćce, zamontowałem tutaj wierzchnią część kolektora M54, więc seryjna odma jest podłączona, więc temat odmy jest ogarnięty. Kolejna rzecz to właściwie rozstaw szpilek jest taki sam, ale w kolektorze M54 tych szpilek jest więcej. Tak jak widzicie, tutaj są, tutaj nie ma. Temat jest w miarę prosty, bo wystarczy je po prostu wykręcić. Kolejną rzeczą jest przepustnica. Fajnie by było zaadoptować do tego przepustnicę z M54, która jest większa. Oczywiście ona absolutnie nie pasuje do kolektora, więc zaprojektowałem taki adapter. Dodatkowo on został rozborowany pod 70 mm. Wyciąłem tych adapterów trochę więcej, więc jeżeli ktoś będzie chciał, to zapraszam do kontaktu. Będzie go można sobie zanabyć. Co zrobiłem dodatkowo jeszcze? Jak już działałem przy przepustnicy, wyciąłem większy listek. Zamiast seryjnych bodajże tam 67 jest 68,5 mm teraz będzie. Powietrze mamy ogarnięte, odmę mamy ogarnięte, zostaje nam paliwo. Tutaj było kilka dróg, dlatego że kupiłem kolektor bez listwy ssącej, a poza tym tutaj w tym aucie został już układ paliwowy zamknięty i nie bardzo chciałem wprowadzać tu dużo modyfikacji, więc zaadoptowałem listwę z M54. Wycięte zostały dolne mocowania, w których to się montuje w M54. Zrobiłem takie adaptery mocowane od góry. Wtryski oczywiście z M54 pasują, więc to nie jest problem. Natomiast kostki zostały odwrócone o 180 stopni, więc trzeba było to tak samo zrobić w listwie wtryskowej, żeby to się zgadzało. No i co? No i się zbliżamy do końca, więc to wszystko to jest teoria. Tak jak widzicie, auto jeszcze nie jest złożone. Ja dzisiaj myślę, że go złożę, wystroję, pojadę na hamownię, no i oczywiście podzielę się z Wami wynikami. Dobra, udało nam się odpalić samochód w nowym setupie. Kuleję to niemiłosiernie. Najprawdopodobniej dlatego, że mamy więcej powietrza, co widać od razu po AFR-ze, że jest bardzo ubogo. Zaraz skoryguję to na mapie. Właściwie nawet teraz. I co? I będziemy wyjeżdżać na drogę. Jesteśmy po pierwszych jazdach z wykresu. Widać, że AFR właściwie w całym zakresie jest uboższy. To znaczy, że trafiło nam więcej powietrza do auta. Teraz będziemy to korygować. I co? No i zaraz będzie finalne strojenie. Jak to zwykle bywa, nie starcza czasu, tym razem nie starczyło czasu na pomiar z hamowni, ale mam kilka logów, z którego parę rzeczy można wyczytać. I teraz tak, EMU posiada swoją hamownię, która jak się ją dobrze skonfiguruje, to nawet pokazuje rzeczy prawdziwe. Zaznaczamy zakres, który nas interesuje, poprosimy go, żeby zrobił wykres. I na wykresie wychodzą takie rzeczy, czyli jakieś 328 N i 267 koni. I to jest tak, nie jest to zajebiście precyzyjne narzędzie, ale wydaje mi się, że auto zdecydowanie zrobiło się szybsze względem kolektora M54. To też widać było po logach, bo właściwie samochód trzeba było dosyć mocno podlać paliwem względem tego, co było. Więc towaru do zapalenia na pewno było więcej, więc to jest na plus. To co na 100% się zmieniło, to charakterystyka silnika. On na 100% stracił elastyczność na dole, ale właściwie idzie piecem do 6600 nie czuć w ogóle jakby, żeby to spowalniało. Z rzeczy, które możemy sprawdzić na pewno, to jest przyspieszenie. Czujnik prędkości jest podpięty pod przednie koło, więc jeżeli tu się pojawia prędkość, to fizycznie auto rusza. Ustawimy sobie zakres do setki, czyli jakieś 100, 113 i teraz tak, do setki wychodzi nam 5,2 do setki. Do setki wychodzi 5,2 do setki. Niechaj będzie. 5,2 mamy przyspieszenie do 100 km na godzinę. I co? Niby spoko, ale jest tu parę rzeczy, które na pewno dałoby się poprawić. Sama zmiana biegów, co widać tutaj, trwała jakieś 0,3 sekundy. No i tutaj ta jedynka była zdecydowanie przeciągnięta o jakieś, no powiedzmy, 0,8. Wydaje mi się, że tym autem z dwoma osobami na pokładzie da się zrobić jakieś 4,8 do setki, nawet na tych oponach, co były, a opony, szczerze mówiąc, nie były najlepsze. Co stawia ten samochód gdzieś mniej więcej na poziomie 46 M3 seryjnego, więc wydaje mi się, że jak na kompota z M54 jest nieźle. Co więcej, wydaje mi się, że naprawdę modyfikacja ma sens. Ja jestem z tego zadowolony. Oczywiście chciałbym te pomiary potwierdzić hamownią, więc subskrybujcie mój kanał. Na pewno wrzucę filmik, jak będę miał takowy pomiar. A jeszcze, tak jak mówiłem wcześniej, mam trochę adapterów pod przepustnicę M54, więc jeżeli chcielibyście ją wrzucić do swojego M50, żeby mieć elektroniczną, bądź zrobić podobną modyfikację i do silnika M54 wrzucić kolektor, o którym rozmawialiśmy, no to zapraszam do kontaktu. Chętnie podzielę się z wiedzą, jak to wszystko uczynić. Trzymajcie się, elo, nie zapomnijcie o subskrypcji.